Manna na 30 września. Miłość Chrystusowa przyciska nas. Drugi list do Koryntów, 5 rozdział, 14 werset. Zdefiniowanie miłości wydaje się niemożliwe. W najlepszym razie możemy opisać jej działanie. Ci, którzy posiadają taką miłość, są w stanie ją ocenić, ale nie potrafią jej wytłumaczyć. Jest z Boga. Jest boskim podobieństwem w sercu, słowie, postępowaniu i myślach, nadzorując wszystkie ludzkie przymioty i starając się w pełni je kontrolować. Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy w Jego szkole, a wielką lekcją, której on codziennie nas uczy, jest lekcja miłości. Musimy się jej w pełni nauczyć, jeśli chcemy dotrzeć do mety i otrzymać nagrodę naszego powołania w jej wszystkich różnych zarysach i o odgałęzieniach. Miłość przenika i ogarnia wszystkie słowa, myśli i czyny naszego codziennego życia. Wyrażają to słowa poety. Światło piękna kolorów odkrywa miłość olśniwe działanie łask. Przez miłość Chrystusową możemy zrozumieć trzy rzeczy. Pierwsza. Miłość, jaką nasz Pan Jezus ma w swoim sercu. Druga. Miłość, jaką my mamy w swoim sercu do Niego. Trzecia miłość, jaką mamy w swoim sercu, podobną do tej, którą On ma w swoim sercu. Do powyższego tekstu odnoszą się ostatnie dwa znaczenia. Nasza miłość do Chrystusa pobudza nas do działania i cierpienia. Miłując Go, zachowujemy Jego nauki. Miłość Chrystusowa do Boga, Jezusa, braci, świata. I naszych nieprzyjaciół pobudza nasze postępowanie w jeszcze pełniejszym znaczeniu. Naprawdę piękne jest serce, w którym niepodzielnie panuje taka miłość. Naprawdę bogate i wyborne są błogosławieństwa, jakie takie serce otrzymuje i udziela na chwałę Boga. Pytania: Do czego przyciskała mnie miłość Chrystusowa w tym tygodniu? Jak? Z jakimi wynikami? Równoległe cytaty. 30 września. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 15. Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 21. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój ojciec. I ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 23. Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo, i mój ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego i u niego zamieszkamy. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 28. Słyszeliście, że Wam powiedziałem odchodzę i znowu przyjdę do Was? Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, ponieważ powiedziałem idę do Ojca. Mój Ojciec bowiem jest większy niż ja. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 9. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. List do Rzymian, rozdział 5, werset 5. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. List do Rzymian, rozdział 8, werset 28. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Pierwszy list do Koryntian, rozdział ósmy, werset trzeci. Lecz jeśli ktoś miłuje Boga, ten jest poznany przez niego. List do Galacjan, rozdział 5, werset szósty. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. List do Galacjan, rozdział 5, werset 22. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara. List do Efezjan, rozdział 3, wersety od 17 do 19. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni, ugruntowani w miłości. Mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. List do Filipian, rozdział pierwszy, werset dziewiąty. I oto się modlę, aby Wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i we wszelkie zrozumienie. List do Kolosan, rozdział trzeci, werset 14. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. Drugi list do Tesaloniczan rozdział 3, werset 5. Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa. List do Żydów, rozdział 6, werset 10. Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, werset 5. Lecz kto zachowuje Jego słowo w nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Potem poznajemy, że w nim jesteśmy. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, werset 15. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Pierwszy list Jana, rozdział trzeci, wersety od 16 do 18. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. A kto miałby majestat tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. Pierwszy list Jana, rozdział czwarty, werset 12. Boga nikt nigdy nie widział. Ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a Jego miłość jest w nas doskonała. Pierwszy list Jana, rozdział 4, versety od 16 do 21 My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował. Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. Pierwszy list Jana, rozdział piąty, werset od pierwszego do trzeciego. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Drugi list Jana rozdział pierwszy, werset 6 A na tym polega miłość żebyśmy postępowali według jego przykazań A przykazanie jest takie jak słyszeliście od początku że macie według niego postępować 212 Mój piękny sekret Poznałem piękny sekret nie wiem jak ani gdzie, lecz wiem, że słodki i że cenny, że prawdziwy jest i cieszy mnie. Bóg go daje tylko tym, którzy pragną uczyć się. A odkąd go poznałem, życie me trudnym się stało, Wśród muzyki na drodze życia coś zawsze mi krzyczało, Jakiś ukryty obcy ton który tę słodką niszczył całość lecz harfę mego życia podniósł ten który moc znał jej strun bo harfę ową stworzył i dobył z niej niezwykły ton gdy rękę doń przyłożył zmieniła się muzyka bo zagrał on nie było w niej fałszu ni wahania nie było płaczu, walk szerokich, Zdała się muzyka być zmieszana z pieśnią radosną niebios wysokich, bowiem przebita ręka Pana miłości dobyła tonów głębokich. Niech muzyka serca twego pod ręką Mistrza uwolni się. Niechaj wyszepcze swój sekret Tobie, tak jak powierzył go kiedyś mnie. Miłość moja, jaką do Ciebie mam, jest wszystkim, co dla mnie liczy się.